Cześć, witajcie w pierwszym z marcowych odcinków programu cyklicznego. Dzisiaj zaczniemy od potwierdzenia pewnego przecieku, plotki. Jakiś czas temu już pisałem na naszej stronie internetowej o tym, że prawdopodobnie w tym sezonie zobaczymy na trasach Pucharu Świata nowy napęd od Shimano i będzie to 12-rzędowy XTR. No i wszystko wskazuje na to, że ta informacja się potwierdza. Jeden z naszych szpiegów doniósł nam ostatnio wiadomości o kasecie XTR-a 12-rzędowej, a dokładniej wrzucił nam taki PDF-ik z przedrukiem, ze stopniowaniem tej kasety i jej konfiguracją i tak dalej. No i jest tam jasno pokazane, że będzie kaseta o rozpiętości 12-rzędowej w stopniowaniu 11-51. Także pewnie już tylko kwestią czasu jest to, kiedy zobaczymy nowego XTR-a. No ja myślę, że prawdopodobnie można się spodziewać tego na Pucharze Świata w Albstadt, dlatego że tam swoją premierę miał kiedyś 12-rzędowy Eagle, więc pewnie tym samym tropem pójdzie Shimano i pewnie też właśnie w Niemczech pokaże swój najnowszy napęd. Ostatnio wspominałem Wam, że na półmetku jest wyścig Andaluzja Bike Race w Hiszpanii. No i wczoraj niestety pogoda wygrała z organizatorami i z zawodnikami. Duże opady deszczu, potężny wiatr, wichura, no i niskie temperatury uniemożliwiły przeprowadzenie czwartego etapu. No ale dzisiaj wyścig już normalnie wystartował. No i dzisiaj ostatni etap i poznamy zwycięzców klasyfikacji generalnej. Ostatnia wiadomość, a bardziej taka informacja, to wczoraj wrzuciłem na nasz kanał na YouTube nowy film. I to jest film, który początkuje nową serię filmów, które będą nazywały się Kolaż Przemyśleń. No i tam będę już w takiej dłuższej formie zastanawiał się nad różnymi kwestiami związanymi z kolarstwem. Ale nie tylko z kolarstwem, bo także z jakimś tam ogólnopojętym sportem czy z rowerami. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że temperatura trochę się podwyższy i będzie można w końcu spokojnie na rowerze pojeździć. No i oczywiście widzimy się w poniedziałek, tuż po weekendzie. Na razie, cześć!